No witam! W trzeciej części Harry'ego Pottera, czyli więźniów z Azkabanu, poznaliśmy piwo kremowe. Oczywiście Harry Potter, Hermiona i Ron Weasley wybrali się do Hogsmeade po raz pierwszy i tam właśnie spróbowali tego popularnego trunku. Oczywiście w Harrym Potterze, w piwie kremowym, była tam jakaś znaczna ilość alkoholu, ale uczniowie nie mogli się tym upić. Upić się mogli tym tylko i wyłącznie skrzaty domowe, dla których był to... no niby bardzo, bardzo silny napój. Tak więc dzisiaj postanowiłem zrobić piwo kremowe. Będzie to przepis z internetu. Pomieszałem tak trochę parę przepisów razem. Wziąłem parę rzeczy z tego przepisu, parę rzeczy z tego przepisu i wszystko złożyłem w jedno. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Robiłem już kiedyś piwo kremowe, ale był to przepis na bazie jakichś amerykańskich przepisów anglojęzycznych i było strasznie, strasznie skomplikowane. Składniki były bardzo drogie i to wychodziło troszeczkę nie tak dobrze. Dzisiaj miejmy nadzieję, że wyjdzie to o wiele lepiej i będzie to wyglądać o wiele bardziej atrakcyjnie. A przede wszystkim smakować lepiej. Na same piwo kremowe jest strasznie wiele przepisów, lecz większość ich bazuje na brązowym cukrze, śmietanie, kremówce i maśle. Dzisiaj pokażę wam dość szybki przepis i podejrzewam, że macie te składniki nawet w domu. Tak więc do tego przepisu będę używał 50 ml śmietanki kremówki, 1/4 szklanki brązowego cukru. Na górę będę dawał śmietankę kupną. Możecie ubić własną śmietanę z tej śmietany kremówki. Podejrzewam, że to będzie lepsza opcja, ponieważ nie będzie to takie słodkie, ponieważ samo piwo kremowe w sobie będzie już bardzo słodkie. Tak więc jak chcecie ubić, to możecie ubić, ale mi się po prostu nie chciało. Potem będę używał wodę gazowaną. Tutaj mam szklankę, do którego będę wlewał same piwo kremowe. Łyżkę masła, cynamon i postanowiłem, że będę eksperymentował i wrzucę tutaj trochę chili. No i oczywiście mamy sam ekstrakt z wanilii. I również wrzucę tutaj szczyptę soli. Zapomniałem również dodać, jak to ja, że również do tego będę używał wody. Do samego garka już wlałem 2 łyżki wody. Teraz wrzucę 1/4 szklanki tego brązowego cukru i poczekam, aż to się wszystko pięknie roztopi. Jeżeli nie macie brązowego cukru, to zamiast brązowego cukru możecie użyć również krówek, tylko wtedy musicie odpowiednio poeksperymentować i po prostu dopasować ten przepis. Roztopiłem już cukier. Po roztopieniu cukru dodam 50 ml owej śmietanki, ale będę starał się mieszać, wlewając ją. Po dodaniu śmietanki wrzucam łyżkę masła i czekam, aż się wszystko ładnie roztopi. Teraz dodam łyżeczkę ekstraktu z wanilii, ale jeżeli nie posiadacie ekstraktu z wanilii, to widziałem przepisy, gdzie ludzie używali waniliowej Coca-Coli. Ponieważ w późniejszym etapie będziemy dodawać wody gazowanej, to po prostu później możecie dodać Coca-Coli waniliowej, jeżeli posiadacie. Nie jest ona dość popularna, ale jest to jakaś alternatywa. Tak więc jakaś łyżeczka tego ekstraktu z wanilii tutaj wleci. Również dorzucę tutaj szczyptę soli. I dodam troszeczkę pikantnej przyprawy z papryki. Bym użył tutaj imbir, ale nie posiadam aktualnie imbiru, tak więc rzucę paprykę jako alternatywę i mam wielką nadzieję, że to się uda. Oczywiście teraz to wszystko ładnie wymieszam. Posmakowałem moją bazę do piwa kremowego i muszę powiedzieć, że brakuje troszeczkę pikantności, tak więc dodam jeszcze trochę papryki. Pamiętajcie, że to są preferencje. Jeżeli chcecie nie mieć pikantnego piwa kremowego, to nie musicie dodawać pikantności. Jeżeli nie chcecie mieć efektu takiego słonego karmelu, to nie musicie nawet dodawać soli. Ale mówię, ja bym chciał spróbować właśnie coś takiego pikantnego. Teraz powoli będę dodawał wody gazowanej, delikatnie mieszając, żeby po prostu rozcieńczyć to trochę, ale oczywiście nie będę dodawał całej wody gazowanej, ponieważ będę dodawał świeżą wodę gazowaną w samym kuflu, żeby to miało jakiś taki bąbelkowy nadal smak. Czyli praktycznie teraz dodaję wodę gazowaną, żeby później było łatwiej to rozcieńczyć w kuflu. Teraz będę zapełniał powoli kufel, ale przed samym zapełnieniem pierw posmakowałem samego piwa kremowego, czy ta baza tak naprawdę ma taki smak, jaki bym chciał. Tak więc upewnijcie się, że przed wlaniem samej bazy do kufla, upewnijcie się po prostu, że wam to smakuje i to ma taki dość wam pasujący smak. Tak więc zalałem to bazą, teraz będę dolewał wody gazowanej. Oczywiście to jest wody gazowanej, dolewajcie do preferencji. Ja dodam jej tyle, oczywiście będzie się tutaj robić piana, ale to w niczym nam nie przeszkadza. Aktualnie wygląda to tak, barwa jest dość ciekawa. Posmakujmy to. O, widać troszeczkę papryki na górze. Bardzo słodkie, ale nie aż tak. Pikantne,
Dobre. Teraz na samą górę dodam śmietany. Tak jak mówiłem, pamiętajcie, że możecie ubić sobie sami śmietanę. Podejrzewam, że będzie ona troszeczkę lepsza, ponieważ nie będzie taka słodka. Ale mi się nie chciało. Tak więc ja dodam tutaj śmietanę kupną. O! Na samą górę dla ozdoby posypię cynamonem. Wrzucam słomkę. I voilà! Tak to się prezentuje. Okej, tak więc tak się prezentuje moje piwo kremowe. Wygląda bardzo fajnie. Widać te bąbelki tutaj na dole. Widać tą różnicę pomiędzy samym płynem, a potem tą bitą śmietaną. Tak więc posmakujmy to. Zobaczmy, jak to smakuje. Czy nawiązuje samym smakiem do Harry'ego Pottera? Przekonajmy się. Szczerze mówiąc, jestem pozytywnie zaskoczony. Smak jest bardzo fajny. Czuję tą pikantność przez tą paprykę. Czuję ten karmel, który jest bardzo, bardzo fajny. Jakbym zmieszał to troszeczkę z bitą śmietaną, byłoby to troszeczkę cięższe, ale smakuje bardzo dobrze, naprawdę. Wygląda dobrze i smakuje dobrze. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że spróbowaliście zrobić ten przepis. Wysyłajcie mi swoje piwa kremowe na Instagramie, oznaczajcie mnie. Na pewno będę sprawdzał, jak wam się to udało. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, oceniajcie go kciukiem w górę i subskrybujcie mój kanał. Cześć!